Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj pokażę Wam grę planszową. Nie jest to gra planszowa, no ale jest to gra. Gra zręcznościowa. Karaluchy pod poduchy. Hasbro Gaming. Jest to gra przeznaczona dla dzieci od 4 roku życia, ale myślę spokojnie z 3-latkami można grać. Oli sobie doskonale daje już radę w tym momencie. Tak wygląda opakowanie tej gry. Potrzebne do grania są dwie grube baterie LR14, one nie są dołączone, więc jeżeli planujecie zakup tej gry, weźcie pod uwagę też, żeby kupić baterię. U nas w domu takich baterii raczej nie ma na co dzień, raczej jedynie te AA i AAA, więc trzeba było kupić. No, tak wygląda pudełko, a tak wygląda złożona już gra. Mamy łóżko, mamy takie szczypce, pęsety plastikowe w 3 kolorach i robaczki. Robaczki są takie trochę bardziej gumowe. One się, zobaczcie, tak trochę wyginają. Robaczek. O, tutaj jest taki kartonik. Taki kartonowy materacyk, można powiedzieć, ale w takich... O, on jest tutaj tak wczepiony w to łóżko, że nam nie wypadnie. Tutaj też jest poduszka, pan leży sobie na łóżku i na tym łóżku mamy karaluchy. Naszym celem jest jak najszybsze wyjęcie wszystkich karaluszków w kolorze naszej pęsety. Kto pierwszy to zrobi, ten wygrywa. Jeżeli weźmiemy karalucha innej osoby, musimy go odrzucić z powrotem do łóżka i wyjmować swoje karaluchy, ale... Nie jest to takie łatwe, jak się wydaje, bo gdy przyciśniemy ten guzik, łóżko zacznie wibrować. Karaluchy nam podskakują, łóżko wydaje przy tym strasznie głośny dźwięk. Ale jest to utrudnienie, ale 3-latek powinien dać sobie radę, Oliwcia sobie daje, więc myślę, że limit, dolna granica to powinno być 3 lata, a nie 4 lata. Gra pozwala ćwiczyć chwyt pęsetowy, więc jest to super. 3 plastikowe, pęsetki, szczypce, dużo robaczków, łóżko. To można też łatwo schować z powrotem do pudełka, bo niektóre gry po złożeniu... Trzeba gdzieś przechowywać na regale. A tutaj wysuwamy ten i ten element i gra nam doskonale pasuje do pudełka. Więc ja osobiście wolę gry właśnie, które da się szybko rozłożyć i schować, a nie, że muszą gdzieś stać. A ta właśnie taka jest. Karaluchy pod poduchy od firmy Hasbro. Gra, która przyprawi Cię o gęsią skórkę, jak brzmi napis na opakowaniu. Moim zdaniem świetna gra dla 3-latków, dla 4-latków. Nie wiem, jak z 5-latkami. Dla Martynci już jest trochę za łatwa, chociaż też lubi grać, ale zdecydowanie nie nadaje się do grania z Olisią, bo zawsze wygrywa, bo jest po prostu już szybsza w tym wyciąganiu. Niemniej jednak gra jest super. W opisie do filmu jest link do bloga, gdzie więcej zdjęć gry będzie i jest też link do aktualnych cen. Możecie tam sobie sprawdzić, gdzie najtaniej obecnie można grę kupić. Dziękuję Wam już za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.